zaczynamy spektakl, który jest efektem finalnym projektu Lato w Teatrze, efekt finalny warsztatów trwających 2 tygodnie, artystyczne warsztaty z różnych dziedzin, z muzyki, z tańca, z fotografii, jak również były to też warsztaty aktorskie. Tematyka spektaklu to jest wolność, bardzo szeroko pojęta wolność, izolacja, ucieczka. To wszystko znajdą Państwo w tym spektaklu, a sam tytuł, żeby nie zwariować, wziął się stąd, że ludzie, kiedy tkwią w jakimś zamknięciu, w dziwnych miejscach, czasami wyczarowują z po prostu prostych, małych rzeczy zupełnie piękne, odrębne światy. Na przykład mówimy czasami, to nie jest cegła, to są okulary. Ciepło.
Znów do murów klajstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia. Ty do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy. I byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy. Trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Zaczną na tysięczną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją. O pięci chwal i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin, pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozcierwi się rozchami wrzask liter pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatemi. Wiedz, że to bujda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami. Że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje cło jakieś grubsze na bawełnę. Drżni karabinem w brokolicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy. Bujać tu my, panowie szlachta, bujać tu my, panowie szlachta, bujać tu my, panowie szlachta. Człowieka dzisiaj dla was, Julian Tuwim. Thank you.
Prosimy koniecznie także naszych instruktorów. Na środek tutaj. Brawa dla pani Izy, pani Karoliny, pana Sławka, pan Mateusz. Brawo dla pani Darii, naszych pedagog. Dla pana Marka, nieobecnego. Dla pani Aliny, pani fotograf. Wielkie brawa. Dziękujemy wam za wspaniałe chwile.